Tajemnicze kamienne baby na południowym Podlasiu od wielu lat rozpalają wyobraźnię nie tylko historyków, regionalistów czy krajoznawców, ale i też mieszkańców tych ziem, jak i turystów. Skąd się tutaj wzięły? Kto je tu postawił? Kiedy i w jakim celu? Te i inne pytania padają często i wciąż są przedmiotem naukowego sporu. Jest to na tyle ciekawa i tajemnicza historia, że powinna być w pierwszej piątce osobliwości południowego Podlasia. Spróbujmy się przyjrzeć tym niezwykłym kamieniom, przedstawić informacje, jakie są dostępne i odpowiedzieć na te kilka pytań. Kamienne baby to określenie antropomorficznych bloków skalnych lub posągów stawianych na kurhanach lub w ich pobliżu. Jedną z ich cech to dość prymitywne wykonanie. Jedni interpretują je jako wyobrażenie bóstwa, inni uważają, że przedstawiają one pochowanego w grobie. Posągi mają wielką wartość poznawczą w przypadku określenia strojów i broni tych ludów. Najczęściej przedstawiają postać stojącą na baczność z przykrótkimi nogami i trzymanymi w dłoniach tajemniczymi naczyniami. Cechy płci były wyraźnie w nich zaznaczone. Były otaczane szacunkiem wyrażającym się tym, że każdy przejeżdżający koło nich kłaniał się i składał dar zmarłemu. Maciej z Miechowa w swym traktacie o dwóch Sarmacjach zanotował, że robiła tak pogańska ludność żyjąca jeszcze w XVI wieku. Większość historyków przypisuje kamieniom prasłowiańskie pochodzenie i że taki styl nawiązujący do ludzkich postaci przywędrował przez Kaukaz i Ukrainę z Azji Środkowej przez koczowników Wielkiego Stepu, m.in. przez Scytów, Turkutów, Pieczyngów, Oguzów, a zwłaszcza przez Połowców. Dominuje więc przekonanie, że kamienne baby występujące na naszych ziemiach są wynikiem wpływów ludów koczowniczych, ale są zabytkami słowiańskimi, jako że powstały na ziemiach rdzennie słowiańskich i posiadają miejscowe atrybuty. Któż nie słyszał o kamiennej babie znajdującej się na skraju miejscowości Neple? To właśnie ten dziwny posąg, oprócz wspaniałej nadburzańskiej przyrody, stanowi jedną z ciekawostek, które na własne oczy chcą zobaczyć turyści. Kamień był też swego czasu obiektem wielu naukowych badań, a archeolodzy próbowali dociec, skąd właściwie wziął się tutaj głaz, swym kształtem dla jednych przypominający ludzką postać, dla drugich zaś krzyż. Podobne obiekty na Podlasiu znajdują się jeszcze w kilku miejscach, koło Cieleśnicy, Knyszewic, w Kuźnicach, Pratulinie, a także w Woskrzenicach. Polscy archeolodzy są na tropie wielkiej sensacji. W lesie koło Woskrzenic Dużych, niedaleko Białej Podlaskiej, znaleziono tajemniczy posąg. Odkrycia dokonali w listopadzie leśnicy i zainteresowali nim wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pogotowie archeologiczne w Warszawie. Woskrzenice Duże jest to wieś w województwie lubelskim oddalona o 14 km od Białej Podlaskiej. Przy skrzyżowaniu dróg do wsi Woskrzenice Małe i Husinka w chwili obecnej stoi kamienny posąg dwumetrowej wysokości, tak zwana kamienna baba, datowana dziś na IX-X wiek. Została ona tu ustawiona w 1984 roku, po tym jak miejscowi leśnicy powiadomili konserwatora zabytków. Według relacji wdowy po dawnym zarządcy majątku woskrzenickiego Aleksandrze Grzywnowiczu w okresie międzywojennym posąg został ściągnięty końmi z nieznanego jej miejsca do parku dworskiego. Natomiast z informacji mieszkańca Husinki wynika, że znajdował się on na cmentarzu w tej miejscowości, gdzie został przewieziony z wysokiego wzgórza położonego między Husinką i Woskrzenicami, gdzieś na początku XX wieku. Kamienna baba z Woskrzenic jest ponoć najwyższą na całym Podlasiu. Jeżeli przyjrzymy się kamiennej babie z Woskrzenic, to dostrzeżemy części ciała ludzkiej postaci, gdzie wyraźnie widoczne jest ucho, czoło, a lewe ramię krzyża sprawia wrażenie barku i ręki. Figura ta w ogóle wygląd ma niecodzienny, to znaczy w tym sensie, że jakkolwiek symbolizuje krzyż, ale jednak przedstawia postać ludzką. Widzimy pewne fragmenty tej figury, tu uszy. Tutaj widzimy właśnie takie dwa oczodoły. Być może jest to bóstwo opiekuńcze, bóstwo takie gwarantujące pomyślność zbiorów, które tu egzystowało w czasach przedchrześcijańskich. Z jakiego okresu pochodzi ta postać? Trudno określić wiek tego znaleziska. No, może to być zarówno wiek IX, jak i XII. Granitowy posąg waży około 2 ton, ma 2 metry długości i 75 cm szerokości. Okazuje się, że w tych okolicach znaleziska takie nie są sporadyczne. Kilka lat temu odkryto równie imponującą rozmiarami kamienną babę. Była usytuowana na wzgórzu w Neplach, oddalonych około 30 km od Białej Podlaskiej.
Była znana tylko miejscowym i może dlatego nie budziła większego zainteresowania. Dopiero proboszcz z Nepli, ksiądz Zdzisław Oziębło, zajął się sprawą. Wykupił działkę ze wzgórzem, na którym stoi posąg, gdy zarówno wzgórze, jak i posągu nie wchłonęła pobliska żwirownia. Na ten prastary krzyż, który może być również kamiennym posągiem z czasów pogańskich, natrafiłem przypadkowo w 1979 roku. Informacje o tym znalezisku doniósł mnie uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Węgrowie, Dariusz Bednarczyk. Istnieje duże podobieństwo między krzyżem z Nepli, a poprzednim z Wodskrzenic, zarówno w samej formie, jak i w wymiarach. Dlaczego o tym fakcie tak mało się mówiło? Po prostu nie mieliśmy żadnej analogii. Trudno było wysnuć jakąś konkretną hipotezę. Jeszcze w latach 80. znawcy toczyli dyskusję na temat podlaskich kamieni, które kształtem, formą i wielkością bardzo podobne są do krzyży pokutnych. Jednak tę teorię obalają archeolodzy, którzy nie odkryli wyrytych na nich narzędzi zbrodni, które są ich główną cechą. W źródłach pisanych nie znaleziono jak dotychczas również jakiegokolwiek potwierdzenia, aby na Podlasiu stosowano prawo obowiązku postawienia kamiennego krzyża pokutnego przez zabójcę w miejscu zbrodni. Punktem wyjścia do badań jest poznanie historii regionu z okresu wczesnego średniowiecza. Aby spróbować wyjaśnić pochodzenie tych kamieni, należy przybliżyć proces, jaki odbywał się tu w okresie tzw. świtu chrześcijaństwa i mieszania się wciąż zakorzenionego mocno pogaństwa z nową wiarą. Nową wiarę przynieśli tu przybyli z południowego wschodu Rusini, jak i z zachodu Polanie. Dawne wierzenia wśród mieszkańców z upływem lat stopniowo zastępowała wiara w jednego Boga i krzyż. Był to jednak proces długotrwały i jak podają źródła, po upływie ponad 300 lat od przybicia nowej religii, wciąż równolegle czczono pogańskie bóstwa. Z tego okresu znajdowano bowiem zarówno chrześcijańskie ziemne mogiły, jak i pogańskie kurhany, choć były również przypadki, że pod kurhanem znajdowano krzyżyki chrześcijańskie. Aby wykorzenić tradycje pogańskie wśród ludności, która niechętnie nawracała się na nową wiarę, kamienne baby często przerabiano na krzyże, obkuwając pierwotny kamień, by podkreślić formę krzyża i zmienić symbolikę. W tym okresie powstało też wiele legend. Z tymi obiektami wiążą się podania, w większości nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej i powszechnej wiary w cuda, jakie miały mieć przy nich miejsce. Jedną z najbardziej znanych opowieści jest ta przekazywana z pokolenia na pokolenie przez nadburzański lud. Bardzo dawno temu mówiono, że jeden chłopak chodził do dziewczyny z małych lat, a rodzice nie pozwalali. Jednak ta dziewczyna nie usłuchała nikogo. Dorosła już do swoich lat. No i zawarli sobie związek małżeński. Matka, nic nie radząc temu, zaklęła ją, żeby się nie dojechała do ślubu, żeby tej kamieniem stała. Jechali do kościoła do ślubu i spadła na panny młodej chusteczka. Więc druhna zeszła z wozu i podniosła tą chusteczkę i podała tej młodej. No na drugi raz też jej spadła ta chusteczka, więc ona sama zeszła po tą chusteczkę. No i prawdopodobnie stała się tym kamieniem. Bo jeszcze za dawnych czasów tato mój opowiadał, że było znać korale i tam jeszcze jakieś znaki były, ale to było bardzo dawno temu i taka legenda płynie u nas. Naukowcy sprawdzają teraz wiarygodność pogłosek, gdyż nad Bugiem i nieco dalej na południe widziano podobne kamienne posągi. Trudno dziś dać jednoznaczną odpowiedź, co symbolizują kamienne baby. Czy znajdowało się tu centrum kultu Jaćwingów, a może Prasłowian? Są tacy, którzy wiążą kamienne baby z legendą, iż na tych ziemiach przebywały Amazonki. Może odpowiedź przyniosą kolejne odkrycia. Ziemia Bialsko-Podlaska kryje jeszcze wiele tajemnic. Co oznaczają na przykład te zagadkowe znaki na przydrożnym kamieniu niedaleko Wodskrzenic? Obok kamiennej baby w Wodskrzenicach znajduje się tajemniczy głaz z szarego granitu. Istnieją przypuszczenia, że mógł być to kamień nagrobny, a obiekt datowany jest na XVII-XIX wiek. Na kamieniu wyryty jest rysunek krzyża o trójkątnie zakończonych ramionach, ustawionym na kuli w trójkątnym postumencie. Ciekawostką jest,
że znak trójkąta równobocznego skierowanego do góry jest starożytnym symbolem ognia, istniejącym niemal we wszystkich kulturach. W dawnej symbolice chrześcijańskiej krzyż, wywyższony wsparty na kuli lub kole, symbolizował władzę Chrystusa na ziemi, ale krzyż był świętym znakiem solarnym, zanim przejęło go chrześcijaństwo, a jego znaczenie było różne. Niektórzy mówią o nawiązaniu rysunku do krzyża templariuszy lub krzyża krzyżaków i legendzie o ukrytym skarbie w okolicy, gdzie pierwotnie kamień się znajdował. Prawdopodobnie jednak bliżej prawdy jest wersja o kamieniu przeniesionym z cmentarza. Parę lat temu, jak twierdzi jeden z najstarszych mieszkańców, kamień został przeniesiony z okolicznego pola, gdzie znajdowała się mogiła powstańców styczniowych, którzy zginęli tam w potyczce. Postawił go podobno znany powstaniec Jakub Zdanowski, który był w tym oddziale. Kamienie te od wieków fascynowały i oddziaływały na wyobraźnię ludzi, zwłaszcza te nietypowe o wielkich rozmiarach lub charakterystycznych kształtach. Zajęły także stosowne miejsce w kulturze duchowej mieszkańców podlaskiej wsi, stając się niekiedy obiektami szczególnej czci. Podlasie usiane jest kamieniami, z których związane są liczne legendy. Miejscowa ludność otacza je kultem, traktuje je jako święte. Dotyczy to przeważnie kamieni noszących swoiste znamiona, znaki, mające potwierdzać ich nadnaturalną moc. Najciekawsze z nich możemy jeszcze zobaczyć m.in. koło Knyszewic, Pratulina czy Kuźnic. Kamień z Knyszewic położony jest na wzgórzu na zachód od zabudowań wsi i postawiony jest w miejscu cmentarza cholerycznego z XVIII wieku. Ze względu na zaokrąglone, rozszerzone zwieńczenie przez część ludności określany mianem jest Kamiennej Baby. W Pratulinie jest kamienny krzyż szarego granitu. Został użyty w Turnie jako element pomnika ku czci braci męczenników unickich. Brak jest informacji na temat pierwotnej funkcji oraz miejsca pochodzenia zabytku. Jego ramiona są lekko uniesione ku górze i ze względu na antropomorficzny wygląd krzyż zwany jest powszechnie Kamienną Babą. Bardzo ciekawym zabytkiem jest głaz w Kuźnicy, zwany lokalnie jako płyta. Jest to kamienny krzyż szarego granitu, wykonany w dość archaicznym stylu. Niewykluczone, że jest to półprodukt. U zwieńczenia krzyża widoczny jest wizerunek twarzy ludzkiej lub postaci demonologicznej. Wyraźnie zaznaczone są oczy, nos, usta, broda oraz włosy. Według jednego z mieszkańców wsi na krzyżu ma być wyobrażona tak zwana zmora lub zaraza. Pierwotnie zabytek znajdował się w innym miejscu na skrzyżowaniu dróg, gdzie w trakcie budowy szosy oraz nowych domów w latach 90. został przewrócony przez koparkę. Następnie okoliczni mieszkańcy ustawili go przy drodze w miejscu, gdzie stoi obecnie. W pobliżu krzyża miał znajdować się również kamień z wyobrażeniem ludzkiej stopy. Został jednak zniszczony w trakcie budowy drogi. Jednocześnie używanie do tych kamieni określenia kamienne baby jest również nie do końca właściwe. Posągi te przedstawiają głównie brodate i wąsate postacie męskie, a jedynie kamień z Woskrzenic może je trochę przypominać. Do dzisiejszych czasów przetrwało niewiele takich posągów, ponieważ najczęściej rozbijano je lub wrzucano do wody jako symbole pogaństwa, a niejednokrotnie przerabiano je na krzyże. Mamy też wiele cennych informacji o Słowianach, którzy przewracali takie kamienne baby i miało to związek z wywołaniem zmiany pogody. W drugim tomie Kultury Ludowej Słowian Kazimierza Moszyńskiego autor opisuje odwetowe działania naszych przodków, gdy ich modlitwy nie były wysłuchiwane. Gniew ludzi skupiał się często na figurach wyobrażających dane bóstwa albo polegał na symbolicznym chłostaniu demonów lub złorzeczeniu im, zarzucając na nich winę za jakieś niepowodzenia. Najczęściej przyczyną zmartwień była susza lub nadmiar deszczu. Dlatego najbardziej prawdopodobną hipotezą dotyczącą podlaskich kamiennych krzyży jest pochodzenie słowiańskie. Stanowić mogły one pierwotnie, jak już wspomniałem, obiekty kultu w pogańskich świątyniach, które po przybyciu chrześcijaństwa zostały zaadaptowane przez misjonarzy na symbole nowej wiary. Z upływem lat zapominano o ich pochodzeniu, aż wrosły się w lokalny krajobraz i do dziś rozpalają naszą wyobraźnię. Przez wieki na temat kamiennych bab narosło wiele legend, ale czy kiedyś poznamy ich prawdziwe przeznaczenie? Zagadkowe kamienne obiekty wciąż zazdrośnie strzegą swoich tajemnic.